Witajcie! Dzisiejszy odcinek w całości poświęcę tematowi drogi hamowania tramwajów. Sporo na ten temat mówiliśmy w odcinku o śliskiej szynie. Jeżeli nie oglądaliście, zachęcam do tego, żebyście nadrobili zaległości, znajdziecie go tutaj. A pozostałych zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Codzienność dostarcza nam, a przede wszystkim motorniczym, każdego dnia wiele przykładów tego, że inni uczestnicy ruchu, czy to piesi, czy rowerzyści, czy kierowcy samochodów, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda droga hamowania tramwaju. Z tego względu właśnie na ten temat tak głośno i tak wiele mówimy. Między innymi dlatego od kilku tygodni w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej, a także na naszym Facebooku znajdują się filmy pokazujące drogę hamowania tramwaju, pokazujące to, jak wygląda ona w stosunku do drogi hamowania samochodu, ale pokazujące również skutki, do których dochodzi w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zderzeniem samochodu z tramwajem. I w dzisiejszym odcinku będę chciał pokazać Wam te filmiki, ale urozmaicić ten przekaz również o filmy nagrane przez naszych motorniczych i żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Myślę, że są one na tyle sugestywne, że mój komentarz będzie tutaj zbyteczny. Mam nadzieję, że w ten sposób uda nam się zwrócić uwagę Waszą, Waszych bliskich na temat bezpieczeństwa, zachowania odpowiedniej odległości w momencie, kiedy widzimy na torowisku nadjeżdżający tramwaj. Zachęcam Was też gorąco do tego, żebyście na ten temat ze swoimi znajomymi rozmawiali, żebyście udostępniali chociażby ten film, aby no, po prostu kolejne osoby miały świadomość tego, jak wygląda droga hamowania tramwajów. Tramwaje nie, i mówimy tutaj nie tylko o Łodzi, ale mówimy o wszystkich miastach, w których tramwaje się pojawiają. Myślę, że to będzie dobra lekcja dla nas wszystkich i taki moment, w którym możemy się troszeczkę uświadomić. Także zapraszam Was serdecznie i przed nami pierwszy film, który pokazuje, zaczniemy z grubej rury. Pokażemy od razu, jak może wyglądać, jak mogą wyglądać skutki zderzenia tramwaju z samochodem. Zobaczcie. Film, który tutaj widzicie, został nakręcony podczas tak zwanego crash testu, podczas którego pokazywaliśmy różnicę właśnie i widać to tutaj, także dwuwagonowy tramwaj z kompletem pasażerów ważyć może nawet 50 ton, a samochód maksymalnie 2 tony, więc w momencie, kiedy dochodzi do zderzenia z tramwajem, samochód osobowy zawsze będzie dużo mocniej poszkodowany. No i widzicie tutaj symulację tego, co może się dziać w momencie, kiedy mamy wypadek. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że zarówno są poszkodowani osoby, które są w samochodzie, ale również pasażerowie komunikacji miejskiej. Za każdym razem, kiedy dochodzi do gwałtownego hamowania, ci pasażerowie są narażeni na niebezpieczeństwo, na zagrożenie swojego życia i zdrowia. Tym razem to były ćwiczenia rzeczywiście, natomiast takie sytuacje zdarzają się naprawdę. To, co przed chwilą Wam pokazaliśmy, to był tylko crash test, natomiast teraz chciałbym, żebyście zobaczyli sytuacje z życia wzięte, sytuacje takie, które doprowadziły do kolizji albo mogły spowodować taką kolizję. Myślę, że jeżeli zobaczycie je w realu, to na pewno da dużo więcej do myślenia. Pierwsza sytuacja, która no jest niestety dość powszechna, to znaczy to samochód, który będzie jechał po prawej stronie za chwilkę wzdłuż tramwaju, w pewnym momencie po prostu zdecyduje się na to, żeby przekroczyć torowisko, żeby zawrócić. Już nie mówiąc o tym, że w miejscu, które na to nie pozwala, natomiast no sami zobaczcie, jak się kończy ta sytuacja. To wina ciągła, no niestety. Kolejna sytuacja, motorniczy rusza na zielonym świetle, jedzie prosto, kierowca, który skręca w prawo, nie obrócił się, nie wiem, nie oglądał, nie widział tramwaju, no niestety skutki tego są widoczne. I tutaj warto powiedzieć o tym, że my pokazujemy to, co dzieje się ze sprzętem, natomiast trzeba pamiętać o tym wszystkim, co dzieje się na pokładzie tramwaju. Tutaj będzie też to pewnie odczuwalne, widzimy, że samochód chce skręcić w lewo, tramwaj hamuje, udaje się zatrzymać, natomiast dla pasażerów na pewno było to niekomfortowe i tutaj mogło dojść do niebezpiecznych sytuacji na pokładzie wagonu. Kolejna sytuacja, gdzie po prostu kierowca samochodu no, w ostatnim momencie wycofał i udało się uniknąć kolizji. Podobnie w tym przypadku, natomiast sami zobaczcie, kierowca po prostu nie wiem gdzie się patrzył. Następna sytuacja, gdzie kierowca wyjeżdża z hipermarketu i wjeżdża wprost na torowisko pod tramwaj. Na całe szczęście udaje się wyhamować. W tym miejscu bardzo często dochodzi do śliskiej szyny, także też dobrze, że jej w tym momencie nie było. Tutaj skręt w lewo na skrzyżowaniu, gdzie jest to zabronione.
samochód wjechał wprost tak naprawdę pod tramwaj. Na całe szczęście motorniczym udało się wyhamować. Kolejna sytuacja, którą chciałbym wam pokazać. Tutaj po lewej stronie wyłoni się teraz samochód. Niestety jest to taksówkarz i co ciekawe, po prawej stronie jest lustro, więc on powinien widzieć tramwaj. Na całe szczęście nie doszło do groźnej sytuacji. Jeden z filmów, który bardziej mi się podoba, dlatego że jest bardzo nietypowy. Za chwilkę zobaczycie na lewym pasie tramwaj i wzdłuż tego tramwaju wyprzedzający go motocykl. Motocykliście, z tego co wiem, na szczęście udało się przejechać, natomiast no, sytuacja bardzo karkołomna. Teraz moment, w którym tramwaj wjeżdża na proste torowisko, widzicie samochód po lewej stronie. Pomimo tego, że motorniczy dzwoni i stara się zahamować, niestety nie udaje się i mamy kolizję. Następny przypadek, dosłownie tutaj sami widzicie, decydują ułamki sekund. Pokazaliśmy filmy z udziałem kierowców samochodów, natomiast bardzo często nierozważnym zachowaniem wykazują się również piesi, także teraz kilka filmów, w których właśnie to piesi są głównymi bohaterami. Sami zobaczcie, jak te sytuacje wyglądają na co dzień. W tej sytuacji widzimy wyjście zza wagonu, motorniczy już gwałtownie zaczął hamować i przepuścił tą panią ostatecznie, natomiast na pewno dla pasażerów to nie było przyjemne hamowanie. I tutaj w tych sytuacjach bardzo często pasażerowie krzyczą na prowadzących, że hamują gwałtownie. Następny przykład, przebieganie nie dość, że na mokrej czy nieśliskiej, jeszcze w bluzie z kapturem. No, sytuacja, którą pokazałem na początku, bardzo nierozsądne zachowanie mężczyzny. Na całe szczęście nic się nie stało. Teraz sytuacja, w której, z którą motorniczowie spotykają się również często, niestety. To znaczy, tramwaj ma zielone, jedzie prosto. Widać, że ci ludzie przechodzą na czerwonym świetle, teraz mężczyzna również. Na całe szczęście w ostatnim momencie się cofnął. Aby zwrócić uwagę na drogę hamowania, kilka lat temu na zajezdni telefonicznej przeprowadziliśmy test, w którym obok siebie jechały samochód oraz tramwaj, rozpędzały się do tej samej prędkości. Sami zobaczcie, jak wygląda droga hamowania tramwaju i samochodu, jakie są między nimi różnice. Zwracamy uwagę na to, że w tym filmie występują praktycznie idealne warunki pogodowe. Jak sami zobaczycie, ten test pokazuje ewidentnie różnicę w drodze hamowania pomiędzy dwoma pojazdami. Specjalnie zestawiliśmy ze sobą tramwaj i samochód osobowy i pokazujemy tutaj, jak to wygląda przy 20 km na godzinę. Samochód stanął w miejscu, tramwaj, żeby się zatrzymać, potrzebuje 19 metrów. Tutaj będzie hamowanie awaryjne, czyli takie, w którym no powiedzmy motorniczy używa wszystkich hamulców, jakie ma do dyspozycji. To jest bardzo niekomfortowe dla pasażerów, no ale skrócenie drogi hamowania są 5 metrów. 40 km na godzinę, zwykłe hamowanie 43 metry. W przypadku hamowania awaryjnego będzie to troszeczkę mniej, natomiast to i tak jest około 40 metrów. I to wszystko oczywiście w momencie, kiedy mamy natychmiastową reakcję motorniczego. Z uwagi na to, że chciałbym, żeby ten odcinek dotyczył drogi hamowania w całości, więc musimy troszeczkę powiedzieć o śliskiej szynie. Zobaczcie sobie, jak zachowują się tramwaje, jak hamują w momencie, kiedy mają tak zwaną ostrą szynę, czyli szynę w idealnych warunkach pogodowych, oraz tak zwaną śliską szynę, która występuje w momencie, kiedy mamy zawilgocenie powietrza, które łączy się z osadami naturalnymi. Głównie wtedy mamy do czynienia z tak zwaną śliską szyną. Warto dodać w tym momencie, bo nie mówiłem o tym w odcinku, że śliska szyna powoduje z jednej strony wydłużenie drogi hamowania, co za chwilę zobaczycie, ale z drugiej strony utrudnia również motorniczym ruszanie z przystanku, co pewnie w okresie takim jesiennym możecie zaobserwować. Jeżeli będziecie widzieli, że koła boksują, że tramwaj jakby nie mógł ruszyć z przystanku, to wielce prawdopodobne, że właśnie mamy do czynienia na tym odcinku ze śliską szyną. Film, który dla większości z was jest już znany, ponieważ zachęcałem was do obejrzenia filmu o śliskiej szynie wcześniej, natomiast no, chcemy jeszcze raz, tak jak powiedziałem, komplementarnie podejść do tematu i zwracamy uwagę na to, że warunki atmosferyczne mają wpływ na to, jak tramwaje się zatrzymują. Jeżeli dochodzi do tak zwanej śliskiej szyny, no to tutaj jest dużo trudniej. Sami zobaczcie, 40 km na godzinę, lewy tramwaj zatrzymuje się już, prawy tramwaj jadący na śliskiej szynie mniej więcej tyle więcej potrzebuje miejsca. Wyobraźmy sobie, że w miejscu, w którym były kartony, jesteśmy my, tramwaj po prostu uderza w nas, nie mogąc się zatrzymać. I myślę, że podsumowując dzisiejszy odcinek, należy powiedzieć jedno. Jeżeli przemieszczacie się w miejscu, gdzie są torowiska tramwajowe, zachowajcie szczególną
ostrożność, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. I z tą myślą chciałbym Was dzisiaj zostawić. Natomiast zachęcam Was oczywiście do komentowania, do zadawania pytań, do subskrybowania kanału Między Przystankami, do pozostawiania kciuka w górę, jeśli chcecie, żeby tego typu odcinki się pojawiały. Cały czas liczę na Wasze uwagi, komentarze, sugestie. Jestem jakby do Waszej dyspozycji i chcę, żebyśmy wspólnie na temat komunikacji miejskiej w różnych aspektach mówili. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!